Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 75-letniemu mężczyźnie, który miał doprowadzić do wybuchu gazu i zniszczenia budynku parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach. Pod gruzami znaleziono wtedy jego żonę i córkę, ale jak stwierdził biegły, kobiety zmarły już przed wybuchem. Fatima Orlińska. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego oraz nieumyślnego doprowadzenia do niej to zarzuty, które usłyszał 75-latek. Do wybuchu doszło rano 27 stycznia 2023 roku. Prokuratura Okręgowa w Katowicach przesłuchała wielu świadków i zgromadziła opinie biegłych. Na podstawie tych dowodów ustalono, że przyczyną wybuchu było wycieknięcie gazu do pomieszczeń mieszkalnych, które zamieszkiwał oskarżony wraz ze swoją rodziną. I na podstawie tych opinii, w szczególności opinii z zakresu gazownictwa, ustalono, że oskarżony celowo rozszczelnił instalację gazową w swoim mieszkaniu. Natomiast co do samej eksplozji, te opinie biegłego nie pozwoliły na stwierdzenie, czy do samego wybuchu doszło w sposób celowy. W tym zakresie dlatego właśnie zarzut jest nieumyślny. Pod gruzami budynku znaleziono ciała 69-letniej żony i 41-letniej córki mężczyzny. Opinie z zakresu medycyny sądowej pozwoliły ustalić, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiet było zatrucie lekami. Kilka dni po katastrofie do kilku redakcji w Polsce wpłynął wysłany wcześniej list pożegnalny kobiet, w którym ujawniły kulisy konfliktu z proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej. Wspominały w nim o samobójczych planach. Choć od tragedii minął prawie rok i emocje wśród lokalnej społeczności już opadły, wszyscy dobrze pamiętają ten dzień. Przez jakieś pół miesiąca, albo miesiąc, to raz mi się, nogi mi się cały trzęsły. Bo w ciągu noc cały ten blokaz się trząsa, ja była jeszcze sama w domu w ten czas. Ja myślałam, że zawału dostanę. Nie wiedziała pani, co się dzieje? No nie wiem, co się... Z szafków leci, pootwierały się, coś tam wiele, dopiero strachu dostała. To też właśnie coś świecą tutaj też, no ale no tak to, no, czy emocje, no wiadomo zawsze, no, że tutaj to była tragedia, bo zginęli ludzie, nie? No, no ale tak to no, jest to w nas tylko i wyłącznie, nie? No, nikt tak po prostu się tym nie szczyci, nie, ale każdy to odczuwa w sobie. No, no, niech no, odbudowują nic. To, niech mają swój kościół. No. To jest taka rzecz. My, katolicy, razem z ewangelikami współpracują. No niestety jest to ta sama wiara, tylko odłam. No i to tak... Będziemy widzieć, co z tego dalej. Bo trochę zaniedbane jest, że cały rok tu nic nie powstało. Jak jednak informuje proboszcz parafii, to że pewnych prac nie widać nie oznacza, że nic się nie dzieje. W listopadzie ruszyły prace nad projektem nowej plebanii, których efekt prawdopodobnie poznamy w styczniu. Trwają również prace remontowe w kościele. Wkrótce rozpocznie się montaż poddanych renowacji witraży. Kancelaria parafii funkcjonuje w innym budynku, a nabożeństwa odbywają się zgodnie z harmonogramem w kościele. Wyremontowana część zabudowań parafialnych, które uległy uszkodzeniu dosyć dużemu, czyli miejsce, gdzie znajduje się taka sala parafialna, gdzie znajduje się kancelaria, obecnie kancelaria i zaplecze kuchenno-sanitarne. Czekamy na zakończenie procedury ubezpieczeniowej. Jak przekazała prokuratura, oskarżony mężczyzna przebywa obecnie w areszcie. Opinia sądowo-psychiatryczna wykazała, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny. Nie przyznaje się do winy.